Cześć, z tej strony Marlena Chmielowiec, głos Koszaliński. Dzisiaj zapytaliśmy mieszkańców Koszalina o to, co sądzą o protestach lekarzy. Czy są za, czy przeciw? Zobaczcie, co odpowiedzieli. Ten protest to tak chyba pod sprawy polityczne podciągają, bo ja nie wierzę w to, żeby lekarze sami jako od siebie protestowali. Coś to tak jest grane. Te protesty są na tle finansowym, tak? No to są słuszne, no bo jednak uczą się i tak dalej, a startują z taką pensją niższą nawet niż pani, która pójdzie na kasę pracować. Więc ogólnie ja też jestem po studiach i uważam, że powinny być lepsze starty dla tych uczących się i wykształconych. No słusznie, proszę pani, no co ja mogę powiedzieć. Każdy uczy się, kształci się, prawda, w pewnym sensie chce zdobywać kwalifikacje, ale nie stać na to. Więc poproszą o tą podwyżkę. Nie popieram tego, bo w końcu chyba ktoś musi leczyć, co oni by chcieli się od razu tak dorobić i tak jak prywatnie przyjmują, to ładnie biorą. Służba zdrowia jest zaniedbana, ale lekarze nie powinni protestować. Nie, ja nie popieram. Ja jestem za tym, żeby jednak tą podwyżkę dostali. No, bo to jest ciężka praca. No ja nie wiem, czy to dobrze. Przecież oni zawsze mogą sobie dorobić. I ja też mam w rodzinie lekarzy, ale jakoś tam nie strajkują. Nie popieram, proszę panią. Lekarz to musi wykazać się, zdobyć trochę praktyki, domagać się od rządu, od państwa, żeby od razu im podwyższono. Wydaje mi się, że niepotrzebnie te strajki właśnie robią. Sądzę, że będzie bardzo dobrze, dojdą do porozumienia z całym rządem i ze wszystkimi przedstawicielami.